Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Kino samochodowe pod Spodkiem. Zakończył się Art Night Festival. Piknik Przebojowa 30. Rozwój Katowice zremisował z Bytowią. Złombol 2015. Niedzielne popołudnie z muzyką na rynku. Kino samochodowe przed Spodkiem nie traci na popularności. Zaskarbiło już sobie sympatię wielu. Wciąż przyciąga też nowych fanów. Jesteśmy po raz pierwszy i się wybieramy już od miesiąca na te filmy. I w końcu się nam udało dzisiaj dotrzeć. Zawsze chcieliśmy, ale jakoś nigdy nie było okazji. Tylko pierwszy raz. Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie zdarzyło. To, że są ludzie pierwszy raz, to jest w ogóle też fascynujące, że są tacy, którzy przyjeżdżają jeszcze pierwszy raz i tego nie znają, bo do nas podchodzą, pytają, mówią, zapytują, na jakiej częstotliwości ustawić radio. Także no, pojawiają się nowi ludzie, ale to co ważne, jak patrzę tak na te rejestracje, to nie są tylko i wyłącznie Katowice, chociaż może tutaj w pierwszym rzędzie, ale to jest Będzin, Mikołów, jak widzimy tutaj Siemianowice, Ruda Śląska i wiele, wiele innych miast. Także no, z innych miast też do nas przyjeżdżają na kino samochodowe. Seanse rozpoczynają się o godzinie 21, ale na plac pod Spodkiem można wjeżdżać już po 20. Repertuar można znaleźć na Facebooku pod hasłem Kino samochodowe pod Spodkiem. 8. edycja Art Night Festiwalu za nami. Sztuka naiwna jak co roku przez 2 miesiące gościła w przestronnych wnętrzach Szybu Wilson. Tegoroczny festiwal zgromadził blisko 400 artystów z ponad 30 krajów. Motyw przewodni tej edycji – Skandynawia. Wielu miłośników przyjeżdża, nie tylko artystów, przyjaciół tych artystów, ale także miłośników sztuki. Byli ludzie i ze Stanów Zjednoczonych, i z Portugalii, i z Meksyku, i z Brazylii. Praktycznie z całego świata, a artyści spoza Europy twierdzą, że jest to w tej chwili największy na świecie festiwal. Bo jest dużo oczywiście wystaw sztuki naiwnej, ale żadna nie ma ani takiego rozmiaru, ani tak bogatego programu, bo to 2 miesiące nie tylko wystawy, ale również innych imprez. Jeszcze taki festiwal się swego czasu odbywał we Francji, ale praktycznie teraz jesteśmy pionierem i liderem europejskim, jeżeli chodzi o tego typu festiwal. Myślę, że to jest też podwójnie znakomita sprawa, dlatego że zawsze tutaj panuje świetna energia, znakomicie ta wystawa nastraja pozytywnie, jest bardzo kolorowa, ale ma swoją wielką wartość artystyczną według mnie i to chyba potwierdza, ten fakt potwierdza duża frekwencja i duże zainteresowanie. Przez 2 miesiące tu zawsze są ludzie i chętni do tego, żeby zobaczyć. To sztuka, która daje nam wytchnienie, powoduje radość, uśmiech często, jest bardzo czuła, bardzo taka pozytywna, więc ludzie lubią tu przychodzić, lubią poprzebywać wśród tej sztuki i bywa tak, że wielu z nich wraca kilka razy w ciągu tych 2 miesięcy. W przyszłym roku organizatorzy zabiorą nas do gorącej i malowniczej Hiszpanii. Od 17 sierpnia w ścisłym centrum Katowic obowiązuje strefa tempo 30, czyli obszar, na którym dopuszczalna prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. W piątek 14 sierpnia na ulicy Kościuszki został zorganizowany piknik dla mieszkańców Katowic pod nazwą Powrót Kościuszki, będący pierwszym wydarzeniem towarzyszącym akcji Przebojowa 30. Wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, kiedy w Katowicach zamyka się ulicę specjalnie po to, żeby mieszkańcy się spotkali. Długo czekaliśmy na koniec przebudowy, prawie 2 lata, więc dzisiaj mamy takie nasze święto miejskie. Zresztą nie tylko dla mieszkańców ulicy Kościuszki, bo my podczas protestu mieszkańców poczuliśmy bardzo mocno, jak wspierają nas inne dzielnice i jak bardzo ważna jest to ulica dla całego miasta. No więc mamy nadzieję, że to pierwszy raz, ale nie ostatni. Strefa uspokojonego ruchu to m.in. większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, mniejsze stężenie spalin w centrum miasta oraz poprawa płynności ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych w śródmieściu. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważna decyzja i ona powinna mocno zmienić miasto. Myślę, że człowiek w mieście jest ważniejszy niż samochód. Mimo iż ci ludzie spoza centrum muszą jakoś dojechać, to uważam, że jednak miasto jest dla ludzi, a człowiek porusza się z prędkością 5 km na godzinę. I tak się teraz projektuje współczesne centra miast europejskich. Założeniem projektu jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców i stworzenie miasta przyjaznego dla ludzi. Po golu Filipa Kozłowskiego w doliczonym czasie gry Rozwój uratował remis w pierwszym w historii meczu zaplecza Ekstraklasy przy ulicy Zgody 28. Spotkanie między Rozwojem a Druteksem Bytowią zakończyło się wynikiem 1-1. Pierwszy mecz, wiadomo, na inaugurację. Brawo!
na inaugurację i cieszymy się, że chociaż zdobyliśmy ten jeden punkt, choć mam delikatny niedosyt, bo mogliśmy wygrać ten mecz, bo moim zdaniem byliśmy lepszą drużyną. Uważam, że nie przegraliśmy tutaj u siebie, bo dziś wydaje mi się, że niezasłużenie byśmy ten mecz dzisiaj przegrali, bo Bytowia stworzyła taką jedną sytuację, taką przypadkową wydaje mi się. My prowadziliśmy grę, ale nie udawało się dojść do klarownych sytuacji, no ale w końcówce się udało i cieszymy się przynajmniej z tego jednego punktu. Dążyliśmy do tego, żeby jak najszybciej strzelić tą bramkę, żeby właśnie sobie tą grę od początku meczu ustawić. Pierwsza połowa no, nie wyglądało to na pewno tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W drugiej połowie już no, szybko strzelony gol. I standardowo gdzieś strzelamy tą bramkę i się cofamy do tyłu, także... Potem gospodarze atakowali, no i wyrównali w końcówce. Gdy wychodziliśmy w przerwie na boisko, mówiliśmy sobie, że musimy wyjść wyżej na Bytowie. Udało się. 4 punkty zdobyte w 3 kolejkach to dorobek, którego rozwój jako Beniaminek pierwszej ligi nie musi się wstydzić. Niemal 400 samochodów komunistycznej produkcji lub konstrukcji wzięło udział w ekstremalnej wyprawie, jaką jest Ride z Łombol 2015. Uczestnicy mieli do pokonania blisko 1500 kilometrów, jadąc przez Czechy, Szwajcarię, Liechtenstein, Austrię i Włochy. A wszystko w szczytnym celu, aby zebrać pieniądze dla dzieci ze śląskich domów dziecka. To już jest 9. edycja. Tradycją jest to, że samochody muszą być właśnie z KDL-u. Skody, Fiaty, maluszki. Nie patrzymy nikomu pod silnik. Te auta... Już potrzebują chyba trochę nowszej techniki drugiej ręki, niestety. Jedziemy z Katowic, Wiedeń, Liechtenstein, Jezioro Bodeńskie, no i Paso del Stelvio to jest nasza meta, czyli Królowa Alp. Po przyjeździe na start sprawdzamy, czy każdy team uzbierał 1500 zł, które jest minimum, które trzeba uzbierać. Sprawdzamy oczywiście naklejki od darczyńców, czy wszystko się zgadza. Potem dostają numery startowe uczestnicy, no i jazda. Boimy się bardzo, że nie dojedziemy, ale jak nie dojedziemy, to dopchamy. Jedziemy polonezem kombi. Jak widać, to jest nasza pierwsza wyprawa, także no, duże wyzwanie przed nami. Był żuk do wzięcia. Kupiliśmy, zrobiliśmy. Może dojedzie. Znaczy, dojedzie na pewno. Pytanie, czy wróci. Dotychczasowe trasy prowadziły z Katowic m.in. do Monako, na arktyczne koło podbiegunowe, do Azji, do słynnego Loch Ness, do Grecji czy na Nordkap. Uczestnikom udało się udowodnić, że mimo wszystkich przeciwności da się dojechać do wyznaczonego celu nawet z dezelowanym polonezem czy Fiatem 126P. Muzyka klasyczna, operetkowa, filmowa, a nawet pop w samym centrum miasta? Mieszkańcy Katowic 16 sierpnia na Placu Kwiatowym mogli wysłuchać niezwykłego programu w wykonaniu kameralistów orkiestry imienia arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg. Dzisiaj będziemy mogli usłyszeć fragmenty najbardziej znane z różnego rodzaju operetek. Będzie i Wesoła Wdówka, będzie Księżniczka Czardasza, te najbardziej znane duety. Ale nie zabraknie też piosenki filmowej czy muzyki filmowej, nie zabraknie piosenki pop, takiej bardzo popularnej w wykonaniu może coverowych głosów klasycznych, żeby właśnie trochę tą publiczność, która nie słucha muzyki klasycznej na co dzień, żeby ubogacić i żeby spróbowali troszeczkę pokosztować, jak to smakuje, jak ten głos klasyczny może się zapisać również w muzyce pop. Jest to cudowne miasto ze wspaniałą duszą, tak jak mówiłem, i właśnie z tą muzyką. I cieszę się, że tutaj jestem, że zostałem zaproszony tutaj. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i dobry projekt, żeby ludzie nie tylko słuchali muzyki, która jest prosta, zwiewna, ale też takiej, która jest trochę dla wymagającego konesera. Organizatorem wydarzenia była Żywiecka Orkiestra imienia Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg, Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Kompletnych oraz miasto Katowice. Całość imprezy poprowadził Kazimierz Mazur, znany m.in. z serialu Na Wspólnej. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W podcieniach Centrum Kultury Katowice przy Placu Sejmu Śląskiego możemy odpocząć przy świetnych spektaklach i koncertach podczas trwającego do końca sierpnia letniego ogrodu teatralnego. Zapraszamy na mecz GKS Katowice kontra MKS Kluczbork, jaki odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 19 na stadionie przy ulicy Bukowej. W piątek i sobotę na katowickim rynku odbędzie się jarmark staroci. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!